Realizacja reformy edukacji oczywiście spada na nasz samorząd. Skończyły się konsultacje oświatowe, w tym głosowanie Vox Populi poświęcone tej sprawie. O podsumowanie poprosiliśmy wiceprezydenta Tomasza Trelę. Panie prezydencie, no jaki jest wniosek po tych wszystkich konsultacjach oraz po tym całym staraniu Urzędu Miasta Łodzi, żeby jakoś skonsultować tę przeszłą reformę i z rodzicami, z nauczycielami, ogólnie z osobami zainteresowanymi tą reformą? Myśmy od 9 stycznia rozpoczęli bardzo szerokie konsultacje z mieszkańcami Łodzi na temat wdrażania tej reformy. Najpierw było 5 dużych spotkań, w których brało udział blisko 1000 mieszkańców Łodzi. Cały czas do dyspozycji było nasze forum dyskusyjne, z którego skorzystało ponad 1300 osób. No i wreszcie było głosowanie naszych wariantów, które przedstawiliśmy. Jeden wariant dotyczył wygaszenia 36 szkół gimnazjalnych, drugi wygaszenia 9 i resztę połączenia w różnych kompilacjach ze szkołami podstawowymi. I zdecydowanie zwyciężył wariant numer 1, czyli wygaszenie 36 szkół gimnazjalnych. Brało udział w tym głosowaniu ponad blisko 7400 osób. Ten wariant uzyskał 66% poparcia. Wariant, jeżeli chodzi o wygaszenie 9 szkół gimnazjalnych, dostał 21% poparcia, więc to jest jak gdyby kierunek i drogowskaz dla miasta, w jaką stronę idą mieszkańcy i idzie środowisko edukacyjne, które oczywiście brało udział w tych głosowaniach. Natomiast my cały czas prowadzimy jeszcze rozmowy z dyrektorami szkół. Ja jestem po turze takich rozmów przed kolejnymi spotkaniami. Na początku lutego przedstawimy naszą propozycję i niewątpliwie będzie to wariant numer 3, który będzie czerpał i zasięgał zarówno z pierwszego, jak i drugiego wariantu. 15 lutego poproszę, żeby pan przewodniczący na 15 lutego zwołał sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, żeby na tej sesji można było ten projekt sieci szkół przedstawić. No i później kurator, opinia kuratora i właściwa uchwała Rady Miejskiej i wdrażamy reformę, aby każda szkoła była gotowa od 1 września 2017 roku, szkoła podstawowa, na przede wszystkim przyjęcie 7-7 klasy. Czy widzi pan jakiekolwiek plusy tej reformy? Tak, bo tutaj jest bardzo dużo emocji, prawdopodobnie te emocje będą tutaj na sesji Rady Miejskiej, ale jakiekolwiek, czy są jakiekolwiek plusy? Czy dla mnie plusów tej reformy nie ma żadnych. Reforma to chaos, bałagan, brak dyskusji, dialogu przed jej wprowadzeniem. Zresztą ja widzę, co mówią rodzice, widzę, co mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, że oni są zmuszeni do przygotowywania się dzisiaj do wdrożenia tej reformy, natomiast to z ich dobrą wolą nie ma absolutnie nic wspólnego, więc ja nie odnajduję ani jednego pozytywnego aspektu i wiem, że nie jest tak tylko w Łodzi. Jest tak też w innych dużych miastach. Prezydenci mają problemy z przygotowaniem tej nowej siatki szkół, z ułożeniem tej nowej siatki szkół, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja przypomnę, myśmy zaproponowali tylko 3 nowe szkoły podstawowe i one budziły bardzo dużo emocji, dlatego że zmniejszalibyśmy obwody w innych szkołach istniejących podstawowych, więc to nie jest wcale takie zero-jedynkowe, że można powoływać nowe szkoły, nie ingerując w te, które już funkcjonują. Robiona szybko, na kolanie, pośpiesznie, bez konsultacji, no więc coś, co jest w taki sposób przygotowywane, robione, nie może być zrobione dobrze. A podoba się panu prezydentowi takie zdanie. Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, obrońca łódzkiej edukacji. To obrońca, to ciężko też powiedzieć. Ja myślę, że wypowiadam się w imieniu na pewno dużej części mieszkańców Łodzi co do tej reformy. I tak jak powiedziałem, zrobię wszystko, przygotowując plan i wdrożenie tej reformy, żeby było jak najmniej strat osobowych ze środowiska edukacyjnego i żeby przede wszystkim dzieci, rodzice jak najmniej ucierpieli w związku z tymi zmianami organizacyjnymi, które zaplanował nam rząd Prawa i Sprawiedliwości. Aczkolwiek jest to bardzo trudne i bardzo skomplikowany proces. Ja nazywam tę reformę taką reformą kadencji samorządów 2014-2018, bo ona jest naprawdę bardzo potężna i bardzo trudna do zrealizowania w tak krótkim okresie czasu.
Czy oprócz takiego spięcia politycznego tutaj PO, SLD oraz kontra Prawo i Sprawiedliwość, będzie spięcie jeszcze Solidarność kontra Związek Nauczycielstwa Polskiego? Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie wchodzę w relacje związkowe. Wiem, że ZNP absolutnie nie popiera tej reformy, wręcz przeciwnie, jest inicjatorem ogólnokrajowego referendum. Będą związki zawodowe wraz z partiami politycznymi zbierać podpisy pod referendum, aby cofnąć tę reformę. Solidarność jest bardziej przychylna, natomiast no to jest domena i rola związków zawodowych, żeby występować w interesie swoich pracowników, w interesie pracowników edukacji. No mam nadzieję, że jeden i drugi związek robi wszystko, co potrafi najlepiej, aby walczyć o przyszłość polskiej łódzkiej szkoły.